tutaj jak przyjechałem z wykonawcą, który ma nam robić wykończenie tego budynku, przyjechał, wszedł, obszedł, zobaczył jak to wygląda i pierwsze co padło to sprzedajcie mi tam sasankę. House music. Cześć, Robert Kieler z tej strony, z Rozsądnych Braci. A dzisiaj jadę z wizytą do Mariusza, który realizuje swoją pierwszą inwestycję i już ją zakończył. To jest inwestycja deweloperska w osiedle Sasanek. Wierzchowisko koło Częstochowy, to jest tam, gdzie dzisiaj się udają. I co jest ciekawe, Mariusz rozpoczął już kolejną inwestycję, która jest naprawdę imponująca. A zaraz się dowiemy, jak mu poszło podczas tej pierwszej inwestycji i co zamierza robić dalej. Także zapraszam. Bardzo fajne osiedle, dosyć dużo domów, jak na pierwszą inwestycję, no to co? Jesteś zadowolony? Tak, bardzo no. Znaczy, inwestycja jest taka optymalna dla mnie, bo mniejsza to by było trochę za mało, a duża to jednak by było chyba nie do udźwignięcia na tą chwilę. Piotr, ty tutaj byłeś szefem projektu, tak? Tak, ja tutaj się zajmowałem jakby wszystkimi sprawami budowlanymi, które były związane z tą inwestycją. No i nadzorowałem wszystkie prace. Od fundamentu po dach i wykończenie. Co ciekawe, tutaj jak przyjechałem z wykonawcą, który ma nam robić wykończenie tego budynku pod ten stan jakby domu pokazowego, przyjechał, wszedł, obszedł, zobaczył jak to wygląda i pierwsze co padło to sprzedajcie mi tą sasankę. To było takie fajne. Budujące, a to jest też nasz generalny. Wyszliśmy następcy. I tutaj mówi, no fajny nam to wyszło. Na kolejnej inwestycji prawdopodobnie mówię, że będzie chciał sobie kupić chociaż jedną sasankę od nas. Czyli nasz generalny stał się naszym klientem. Bo to jest piękna historia. Pierwszych klientów mieliśmy, jak jeszcze był, jak udaliśmy fundamenty, zgłosiła się do nas para. No i zaproponowałem wyjazd do Was, do Wejherowa. No i tam podjechaliśmy w majówkę 2 lata temu. No i jak klienci zobaczyli to od razu podpisali umowę. Ale czyli tak, najpierw wchodzą. I weszli w ogóle taki kawał drogi, że przejechali, bo je tam, z 500 km? No, będzie. I ty z nimi jechałeś 500 km? Tak, akurat majówkę zahaczyliśmy. Aha, ale jechaliście oddzielnymi autami, tak? Tak. Okay. Tak, ja rodzinę zebrałem na majówkę, okay. Oni też czyli tam się spotkaliśmy. Czyli spotkaliście jakby niezależnie w tym miejscu po prostu. Tak, i co? Dokładnie. Klienci widząc z zewnątrz, wiedzą, że to się zgadza z tym projektem, wizualizacjami, tak, myślę, które pokazywałeś? Że mieli obawy, że troszeczkę za małe na początku, czyli... bo jak się chodzi po fundamencie, to ta przestrzeń jest malutka, nie? To jest taki moment, kiedy wszystko się wydaje za być małe. Może ściany rosły, nie jestem pewien, ale nic więcej. Okej. Okay. I tam wchodzą, wyposażony dom i jakie wrażenie? No od razu wow, spodobało się. Czyli widać, że od razu się włączył uśmiech, tak? I że stwierdzili, że jednak wiedzą co mają. Tak, dlatego też chciałem mieć ten dom modelowy, bo widać jak klienci na to reagują. Widzisz, jak zadziałało w praktyce. Tak. Jak już jest wykończony, bo stan deweloperski to nie jest jeszcze to samo. No tak, jak już jest wykończony, jak są szafy, wszystko, jak już sobie ktoś podejdzie do kuchni, zobaczy gdzie co jest, szafki, takie rzeczy. Zatem... Pytanie, w którą stronę na przykład drzwi robić, no to do wiatrołapu, żeby dało się... A, okej, czyli niektórzy mówią, dobra, w stronę kuchni, tak? Żeby się z kuchni dało coś, z kuchni, a tutaj w stronę wiatrołapu, żeby wózek wrzucać. No. A rzeczywiście, klienci mają dużo pomysłów na sasanki. Tak, bardzo dużo. Szczerze mówiąc, ja też nie byłem przekonany do tych sasanek na samym początku. Mówiłem, taki mały trochę ten domek, ale pojechałem gdzieś tam na Pomorze zobaczyć ten dom pokazowy. Wracam, mówię, kurde Mariusz, fajnie to wygląda. No. Naprawdę teraz czuję to, że to jest coś fajnego, że ludziom się to będzie podobać. Co masz zamiar zrobić w tym domu, który jest teraz w stanie deweloperskim? Czy mógłbyś nam powiedzieć, co będzie w poszczególnych pomieszczeniach? Okej, no to jak wchodzimy, to będzie szafa z siedziskiem. Tak, wszystko schować do szafy, żeby było estetycznie, bez wyszaków. Super. Dalej wchodzimy, to po prawej stronie w luce będzie też szafa stała. Dodatkowe miejsce na schowki. Jakieś lustro gdzieś będzie już w tym momencie? Lustro też będzie we wiatrołapie. Wchodzimy na wprost, jest łazienka. U nas w łazience jest szafa hydrauliczna. W szafie hydraulicznej jest cała taka kotłownia w cudzysłowie. Mhm. Wszystkie te pompy, grzałki, naczynia przeponowe, boiler, ale też może bez szczegółów. Ona jest do zabudowy, także to jest tylko 60 na 60. Cała... 60 na 60 cm. Tak. Mhm. Cała kotłownia nam zajmuje. Takie coś, co będzie wyglądało jak zwykły mebel, a jest to kotłownia tak, całego domu. Tak, ona jest też ze stali takiej szczotkowanej. Tak, mamy szafę, ona jest szczotkowana, czyli tak jak powiedziałem, niekoniecznie musi być zabudowana. Jedyne, co to potrzebujemy mieć do tego miejsca dosym, to jest miejsce serwisowe, żeby wyczyścić. Tutaj też dokładnie. Mhm. Tu jest na dole boiler, tu są wszystkie elementy
w szafie, do których trzeba mieć dostęp, żeby to serwisować raz w roku. I klient ma tylko dwie rzeczy do sterowania. Pierwsza to jest termostat. On sobie ustawia, jaka ma być temperatura. No, jest ustawiona dość duża. I to jest drugi termostat CW, czyli woda użytkowa. Ustawia. No, na razie nikogo nie ma, to jest nic. Także dwie rzeczy. CWU i temperatura. Jeżeli ktoś by chciał, można sobie, on ma dość długi przewód, można sobie go gdzieś w pokoju też zamontować. W pokoju dzienny można zamontować czujnik temperatury i ustawiamy tutaj sobie, jaka ma być temperatura. Można sobie dokupić zewnętrzny, że jest kilka czujników i wtedy sobie na podłogówkę założyć zawory automatyczne. Okay. Mhm. O, to jest też ciekawe. Wiadomo, że tutaj to jest bardzo prosty system, bo często przy podłogówce, jeżeli ktoś ma ustawić temperaturę na piecu, a później ustawić temperaturę w mieszaczu i z zawodu automatycznie zamykanego, to później już niektórzy klienci nie za bardzo rozumieją, dlaczego to jest taka temperatura, tam jest 30 stopni albo 30 parę i to się robi trudne. Tutaj to jest bardzo proste. Także to jest bardzo ciekawy system. W łazience mamy WC, tam jest też prysznic, miejsce na pralkę i zlewozmywak. Teraz jak wejdziemy do dużego pokoju, to tam mamy stół, sofę, wiadomo, telewizor, do tego jest otwarta kuchnia. Kuchnia no będzie i wyjście na taras, tak? Wyjście na taras, kuchnia, no wiadomo, cała wykończona. A taras jak będzie urządzone? Najprawdopodobniej to będzie deska kompozytowa. A, czyli deska kompozytowa, z którą też nic nie trzeba robić. Tak. Super wygląda, jest ciepła, jakby w odczuciu takim bosą stopą się wychodzi. Obojętnie jakiej porze dnia, czy nocy. Zgadza się. Także bardzo fajne rozwiązanie. A jeżeli chodzi o urządzenie tej części sypialnianej, tej nocnej, takiej górnej, to jak? Górnej. To w sypialni, tak jak tutaj mówisz, będziemy mieli łóżko, do tego dwa stoliki. Z dojściem z dwóch stron, bo w Wicelce można z dwóch stron normalnie dojść do tego łóżka. Także też bardzo wygodne łóżko. I jeszcze zabudowa szafa, szafa. Tak, w sypialni rodziców. Super. I dodatkowo są dwie sypialnie dla dzieci, czyli jakieś biurka pewnie, coś takiego. Tak, biurko i dwa łóżka. No i jeszcze garderoba dostępna z korytarza u góry też, tak? A my mamy właśnie garderobę dostępną z sypialni. A, czyli będzie garderoba dostępna z sypialni rodziców. Tak. I ona będzie w zabudowie. Okej, super. No i jeszcze jest co? Łazienka, duża łazienka. Łazienka, tak. Tam jest duża łazienka i tam już będzie wanna. Czyli żeby jedna łazienka miała prysznic, druga miała wannę. Super, rewelacja. No i też WC i umywalka. A umywalka pojedyncza czy podwójną będziesz robił? Podwójną. Wszystko co trzeba będzie. Także myślę, że bardzo fajny pomysł. Jeszcze można wspomnieć, że jest poddasze, bo to każde miejsce na schowek jest ważne. Okej, czyli mamy strefę taką strychową, już nie użytkową. Tak. I tam będzie co? Po prostu miejsce do magazynowania. Tak? Miejsce do magazynowania, ale jest ważne. Ludzie są mile zaskoczeni, jak jeszcze wejdą sobie na strych i zobaczą tam taką przestrzeń. Wiadomo, można sobie ciuchy wymienić, letnie na zimowe, jakieś choinki, takie rzeczy włożyć. Dokładnie, narty, rzeczy, które się używa sezonowo tak, po prostu. Raz na jakiś czas. I sobie tam po prostu leżakują, a jak potrzebujemy, to wiemy, gdzie musimy pogrzebać. Tak, bo przeważnie to wszystko później ląduje w garażu, auto stoi przed garażem, mamy takie miejsce na poddaszu. Mamy. Rewelacja. Także tutaj co? Zostaje dom pokazowy z ogrodem, urządzony z możliwością parkowania kilku aut. Ja myślę, że tutaj przed tym domem pokazowym, no zależy jakie auta, może, myślę, że jakieś mniejsze, nawet trzy by się zmieściły. Także to jest też dosyć ciekawe. Dwa na pewno wchodzą takie. I jeszcze duży strych, gdzie można chować mnóstwo rzeczy. Bardzo fajny pomysł. A co, mamy przed sobą jednostkę zewnętrzną, pompy ciepła. Zgadza się. Jakbyś powiedzieć, jak to tutaj się wpasowało do Sasanki, tego typu pompa? Na początku miała być to alternatywa dla gazu. Mhm. Nie myśleliśmy o pompie ciepła, wydawało nam się, że jest drożej. Nie braliśmy tego pod uwagę, ale finalnie wyszło nawet fajnie. Nie instalowaliśmy solarów na dachu, zainstalowaliśmy tutaj pompę. To jest Kensol KTM 6-kW, monoblok. Na szafie hydraulicznej jest panel, w którym klient musi tylko ustawić dwie nastawy. To jest nastawa, ile ma mieć temperatury w domu i jaką ma mieć temperaturę wody. Jest jeszcze taka opcja, że ta pompa ma moduł Wi-Fi i może sobie też to zdalnie zrobić. Czyli jak wyjeżdża na wakacje i sobie wraca, to sobie może ustawić, żeby woda mu się podgrzała wcześniej. My poszliśmy w podłogówkę 100%. Tak, pompy czyli najlepiej działają na niskim zasilaniu, czyli na niskim parametrze wody. Wtedy efektywność jest największa. Jak się buduje taki nowy budynek, tak, ale jeżeli pompy ciepła dobrze sobie radzą też na grzejnikach w tych czasach już. A jeżeli chodzi o samą inwestycję deweloperską, to jak ci to przyszło do głowy, żeby się za to zabrać? Za inwestowanie deweloperskie? Okay. Bo byłeś związany z budownictwem. Z budownictwem, tak, ale troszeczkę innym.
My ogólnie się wywodzimy z internetu. Mamy firmę ponad 20 lat, która tutaj w okolicy dostarcza internet do domów. W pewnym okresie sami sobie kupiliśmy koparki i zatrudniliśmy ekipę budowlaną i sami budowaliśmy te światłowody. Czyli jakby także prace takie ziemne, instalacji światłowodowych. Elektryczne, światłowodowe, okay. To już mieliśmy załatwione naszymi ludźmi. No i też już wtedy ogarnięcie z dokumentami, jak rozumiem, tak? Czy jakieś pozwolenia, zezwolenia, wejścia. Dokładnie, w drogę. Wiedzieliśmy, jak to robić, w ten sposób. Okej, okay. I skąd pomysł na deweloperkę? W sumie chcieliśmy dywersyfikować środki. Nieruchomości są fajne. Znaleźliśmy Was oczywiście na YouTubie. Tutaj Marcina nie ma z nami w tej chwili, ale pojechaliśmy z Marcinem na szkolenie do Was. No i tak to się zaczęło. I wtedy jakby złapaliście zajawkę na sasanki i tak. Na budowanie, mm-hmm. Czyli domów jednorodzinnych. No mam jeszcze firmę, która właśnie montuje pompy ciepłej fotowoltaiki. Aha, i jak dzielisz teraz ten czas pomiędzy właśnie zajmowanie się deweloperką, a tamtej instalacji, mm-hmm. Czy deweloperka wymaga od Ciebie dużej takiej zaangażowania dużego czasowego? Wymagała. Mm-hmm. Jak budowaliśmy to swoimi siłami, okay. No to trzeba było dużo zrobić. Czyli w sensie masz swoimi siłami, że spinałeś podwykonawców sam osobiście? Tak, mm-hmm. Spinaliśmy, no i też budowaliśmy tą ekipą, czyli ekipę, tutaj ludzi, my to wymurowaliśmy, zrobiliśmy tutaj wszystko. Okay. No takie rzeczy jak dach, okna, no to wiadomo, że były zamówione przez ekipy zewnętrzne, ale poza tym zrobiliśmy wszystko. Jak oceniasz teraz z perspektywy tego jednego osiedla samo funkcjonowanie jako deweloper? Czy to jest ciężka praca, czy trzeba się narobić, czy jednak jest tak, że wszyscy wszystko robią, a deweloper tylko wskazuje palcem? Nie, zdecydowanie nie. Narobić się troszkę trzeba, aczkolwiek teraz poszliśmy w generalnego i sprzedaż będzie też zewnętrzna. Mhm. Także my będziemy dopinać ten projekt na początku. Czyli jakby delegowanie zadań, wszystko. Dorosłość do tego, że tak, mówisz, zdecydowanie. Trzeba to zrobić. Tak? Zdecydowanie, chcemy. Super. No wtedy też mogę się zająć kilkoma osiedlami naraz. A tak to jest jedno i mamy takie historie typu, nie wiem, złamana łopata, jakieś takie rzeczy, które są w ogóle bez sensu, żeby się tym zajmować. No, super. To bardzo myślę, że będzie fajny etap rozwoju Cię czekał, bo takie delegowanie zadań i ustawianie już tylko, to jest jakby typowe zarządzanie projektem, no to będzie właśnie umożliwiało, tak jak mówisz, zeskalowanie lepsze firmy, robienie wielu procesów, projektów na raz, mhm. I także w związku z tym łatwiejszy rozwój, a także będziesz miał czas na to, żeby po pierwsze zastanowić się nad tym, jak firma działa i co w niej ulepszać, a po drugie, żeby na przykład pozyskiwać lepiej grunty i te kierunki rozwoju sobie lepiej wytyczać. Ale nie żałuję, że wybudowałem najpierw to, bo od A do Z praktycznie wiem, co się robi teraz. Wcześniej miałem taki zarys. Po waszym szkoleniu, jak się mimo wszystko nie zrobi osiedla, to wiedzę przez tam 2 dni się przyswoi całą, ale nie utrwali się i dobrze, tak jak przez 2 lata się buduje to wszystko i się przy tym chodzi. No tak, ten know-how budowlany to na pewno można zdobyć najlepiej na budowie, no po prostu. Zanieśliśmy wszystkie papiery do pani notariusz i mamy przeniesienie własności już, także już jesteśmy na takim finiszu. Czyli końcówka inwestycji. Tak. Papierowo jesteśmy już całkowicie. Rewelacja. Taka lokalizacja jak tutaj, to naprawdę według mnie jest znakomita i sama ta zabudowa, która tu powstaje, to, że jest to nowa, jakby tak powiedzmy, nie, czy dzielnica, czy jak to można nazwać, nowy taki obszar, nowo zabudowywany. Nowa infrastruktura i też są bardzo ładnie i pięknie zagospodarowane te działki przy domach, które tutaj powstają. I tak samo tutaj osiedle zasłane, które powstało, takie same funkcje w tym samym pięknym miejscu będzie pełniło. A na jakim etapie jesteś, jeżeli chodzi o inne inwestycje? Bo zamierzasz robić kolejne osiedla. Tak. Mamy jedną działkę niedaleko, na ulicy Rędzińskiej. Mhm. Tam jest zarezerwowana, już dostaliśmy WZ-kę i ją adoptujemy. Mieliśmy jeszcze jedną działkę, która była bardzo fajna, niedaleko był staw. Czyli też w okolicach Częstochowy, Na razie wszystko w okolicach Częstochowy, aczkolwiek podejrzewam, że jeszcze na Łódzkie wyskoczymy. O, super. I co z tą działką, powiedz, bo tutaj przerywając z tym stawem? Tak, no tam klientka w sumie nie zdecydowała się sprzedać nam tej działki. W sumie taka dziwna rzecz, bo mieliśmy działkę i obok była jeszcze jedna działka, chcieliśmy ją dokupić. Poszliśmy do sąsiada, powiedział, że nie i sam się dogadał z klientką i znaczy z klientką, z sprzedawczynią i już nam poleciała ta działka. Czyli sąsiadką swoją się dogadał, tak. Po prostu i sprzedawał mm-hmm. nie tylko swoją działkę sprzed nosa, tak, ale i też je. A działka naprawdę była fajna. No czasem się tak zdarza. Widać, że jakby
jak rozmawialiście z nią, to się ryzykowny moment zrobił, że zaczęliście rozmawiać z sąsiadem, tak? Bo byście pewnie dopiero tak, z samą rozmawiając dalej. Tak, już byliśmy praktycznie umówieni na umowę rezerwacyjną. My już zaakceptowaliśmy, tamta pani też, no ale chcieliśmy trochę jeszcze powiększyć się. A powiedz, jakbyście kupili tamtą działkę od tej pani, to też by miało sens taka inwestycja, czy byłaby zbyt tak, mała? Też by miała sens, byłaby większa od tej. Czyli konkretna nauka z tego wypłynęła. Jak już masz coś tam interesujący temat, to zanim zaczniesz w okolicy mówić o tym, że to kupujesz, to warto sobie zabukować, nie? Tak. Umowa przystępna, nawet warunkowo zrobić, ale mocno przytrzymać. Tak, jak sama działka się spina, to już tutaj trzeba robić umowę warunkową, a później próbować to upgrade'ować. Mogłoby się okazać nawet w takim scenariuszu optymistycznym w drugą stronę, że sąsiad jakby zobaczył, że tamtej nie może dokupić, tak. To może by nawet i że deweloper jest obok, to może już jego działka jest mniej atrakcyjna. To już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zgadza się. A tych okazji jest mnóstwo, tylko trzeba po prostu być czujnym i obserwować. Wspominałeś o tym, że masz nową działkę nagraną na Rędzińskiej. Tak. Jak tam właśnie wygląda? Bo pojedziemy tam, tak? Tak, pojedziemy za chwilę, zobaczymy, klucze mamy. Tam działka, na której będziemy budowali osiedle, składa się z trzech działek osobnych. Udało się z trzema osobami dogadać. Mamy wszystko zarezerwowane. Czyli tym razem się udało? Tym razem się udało wszystko. Dobra, super, tak. Gratulacje. No i lokalizacja super, bardzo fajna. Ścieżki rowerowe, naprzeciwko jest Żabka, zaraz obok jest przystanek autobusowy, dwie szkoły zaraz w lewo i w prawo, jakby ktoś chciał. Dojazd asfaltowy, jest różnica. Bo nie asfaltowy. Całość lepszy sam asfalt, super. Czyli dokładnie. Tu będzie zagospodarowana droga i całość jest zagospodarowana i wyjazd tak. Dla klientów bezpośrednio na asfalt, czyli komunikacja rewelacyjna. I tak działka lekko cofnięta od ulicy, czyli jeszcze trochę ciszej. A jeżeli chodzi o te wasze przyszłe plany, to czego właściwie potrzebowalibyście? Znaczy my potrzebujemy w sumie działek. Żeby nie było tak, że kończymy osiedle i szukamy kolejnej działki. Chcemy sobie mieć kilka działek, które czekają na nas. A jakie okolice was interesują? To może powiedzmy od razu, może ktoś z widzów będzie miał działkę, która będzie dla was odpowiednia. Bo pod filmem umieścimy namiar na stronę internetową Mariusza i Piotra i tam będzie można bezpośrednio do nich po prostu od razu zadzwonić się, skontaktować z firmą i ewentualnie zaoferować na przykład nieruchomość w postaci działki. Tak. Okolice Częstochowy, w sumie Radomska też. Częstochowa, Radomsko. A jakie działki was interesują, jakiej wielkości? Tak, czyli działki powyżej 4000 metrów wzwyż. Górnej granicy na tą chwilę nie mamy, możemy to podzielić na etapy, a jesteśmy w stanie przyjąć większe też działki. 4000 metrów powyżej. W górę, a jakie wielkości osiedle planujecie zrobić? No minimum 15 lokali. 15 jednostek jakby i wyżej. Tak. A górnej granicy na razie sobie nie stawiacie? Nie. I bardzo dobrze, takie podejście jest właściwe. Czy interesują was działki na przykład, nie wiem, w samym Radomsku, w samej Częstochowie, czy bardziej szukacie czegoś na obrzeżach, czy jak to właściwie wygląda? Myślę, że obrzeża są najfajniejsze. Nie musi być to stricte centrum. Jednak. Dobrze skomunikowane, to jest ważne. Okej, czyli po prostu mamy wymagania co do działek. Dobra komunikacja, jeżeli chodzi o dojazd autami, jeżeli byłoby bliskość szkół, czy sklepów spożywczych, czy przedszkoli, to także jak najbardziej jest wskazane. 4000 metrów i w górę i namiar zostawimy w opisie pod filmem. Mariuszu, jesteśmy przed działką. Może byś powiedział, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o to, gdzie jest działka, gdzie się zaczyna, gdzie kończy i jakie są możliwości zabudowy. Jesteśmy tutaj na ulicy Rędzińskiej w Częstochowie. Działka 5700 metrów na 19 lokali. Będziemy budować troszeczkę dalej. Zabudowa będzie, nie wiem, oddalona jakieś, nie wiem, 50 metrów dalej od drogi, także będzie bardziej fajnie, tak trochę kameralnie, nie będzie ta budowa zaraz przy drodze. Cóż, przy drodze mamy ścieżki rowerowe, to jest fajna rzecz, ta droga jest zrobiona całkowicie od podstaw niedawno. Blisko jest Żabka, dwa przystanki autobusowe, dwie szkoły, przedszkole zaraz obok. No i co, lokalizacja wydaje się być bardzo, bardzo fajna. Okej, to jeżeli patrzymy na działkę, to jeszcze zobaczmy tak. Od wjazdu mamy najpierw taki nieco węższy kawałek, gdzie będzie można zlokalizować tą strefę taką techniczną oraz miejsca parkingowe dla gości. Później działka się zaczyna rozszerzać i tam już się zaczyna osiedle właściwe. Mamy w sumie 5700 metrów. Zabudowania, które widać po lewej stronie od wjazdu, będą do wyburzenia i po prostu tam zmieści się około 19 jednostek sosanek. Dokładnie, mamy będzie tutaj też szeroki działki. Wybór, tak? Czyli będą i z garażami, i bez garaży, i wolnostojące. Tak, praktycznie każda sosanka, która jest możliwa, będą wszystkie dostępne. Z dwoma garażami, z jednym garażem, z miejscem postojowym, wolnostojące.
Myślę, że te sasanki będą się bardzo dobrze sprzedawały, lokalizacja jest super, a dodatkowo ten aspekt, że klient będzie mógł wybrać, czy chce z garażem, czy bez garażu, czy droższą, czy tańszą, to będzie też bardzo fajne zróżnicowanie oferty i sądzę, że to osiedle będzie dużym sukcesem sprzedażowym. Tak, no i już mamy zapytania. Naprawdę to mamy dwóch chętnych klientów na to osiedle już w tej chwili, gdzie jeszcze nie mamy tego pozwolenia ostatecznego na budowę, także jeszcze czekamy, ale chcemy bardzo szybko rozpocząć tutaj sprzedaż. Czy tego się trzymajmy i myślę, że będzie strzał w dziesiątkę. Tak, mam nadzieję. Mega fajne osiedle. Otra canción, maldita fobia que tengo, el demostrar que te quiero y luego muero.